widzicie, że coś na stadionie jest ciekawego teraz w Fordzie, tak? Że coś się tu dzieje? No to jedziemy. Jedziemy zobaczyć, o co chodzi. Że jakieś świąteczne rzeczy? No coś Oski mi mówił tutaj na czacie, że na stadionie się fajne rzeczy dzieją. Dziękuję, oficer, za subika. Dzięki bardzo. Witam cię w klubie. Nic tam nie wystaje z tego stadionu. Ty mnie chyba, Oski, wkręcasz. Tu nic nie ma. O kurde! Ej, strefa driftowa! Czekaj, co? Ej, ślisko jest! O! Nie mogę furę opanować! Lodowisko jest na stadionie! Co oni zrobili, ej? What? Co to za samochód? Kogaty, ty masz ten samochód chyba! Ej, jest bramka i możemy grać w tego... Jak to się nazywa? Hokeja! Kto będzie piłką? Ale kozak, ty czekaj, ja wezmę jakieś inne auto. Co bierzemy? Jakie auto bierzemy? Takie hardkorowe. Ten jest taki super mocny u mnie. Taki porobiony. I patrzcie, tutaj super, lata sobie elegancko. A tu nie idzie opanować. O kurde! Tutaj można ciężarówką teraz zliftować. Zobacz. Dookoła boiska można normalnie lecieć. O, wiecie co, musimy spróbować? Czekaj. O kurde, zero kontroli, człowieku, patrz. Zero kontroli, pływać, no dosłownie, ej, tak, zgadzam się, w 100%, on teraz pływa. Wiecie co, musimy spróbować? Chodźmy sobie do garażu, chodźmy sobie do garażu i załóżmy do jakiegoś samochodu opony do śniegu i zobaczymy, czy samochód lepiej będzie jeździł. Bo to tak jakbyśmy mieli łańcuchy, no nie, w jakimś aucie. No nie wiem, czy to tak tu działa, czy jakieś kolce? Dobra, jaką furę bierzemy? Weźmy sobie może Audi. Fajnie by były też takie mody do niektórych samochodów, że można sobie choinkę na dach założyć, no nie? Dobra, weźmy sobie Audi, weźmy sobie tutaj te opony, bo tu są takie specjalne opony. Zobaczcie, są offroadowe, są rajdowe i są śnieżne. I na tej miniaturce wygląda, jakby one miały jakieś kolce i faktycznie, jakieś kolce tutaj widzę, że są. Na tym kole. Więc pytanie, czy na lodzie będzie ten samochód teraz jechał lepiej, czy nie? Tutaj w... nie wiem, czy to w tej wersji Audi można było na dach sobie założyć... O, właśnie! Idealnie. To jest bagażnik na nasze narty. Jedziemy. Jedziemy zobaczyć teraz na ten stadion. Coś pomogą? Mówicie, że coś pomogą? A, może niekoniecznie. Bo zresztą to jest lato teraz w grze. Nawet szczyt wulkanu nie jest ośnieżony. Dobra, jesteście gotowi? Sprawdzamy to. No i jak myślicie? Ej, chyba jest lepiej, nie? Dalej, ej, dalej się ślizga samochód, wiadomo. Ale jest trochę lepiej, takie mam przynajmniej wrażenie. Nie jest tak ślisko jak w przypadku, no na pewno tego BMW, ale chociażby tej Ultimy, która miała opony offroadowe. Tylko już jest tak bardziej przyczepnie. I lepiej tak, lepiej się rozpędza, no, zobaczcie. I zobaczcie, nawet złapał trakcję. Także tak, fajnie. Te opony śnieżne faktycznie mają wpływ na to, jak samochód zachowuje się na lodzie. No wiesz, normalne niby nie, ale fajnie, że w Fordzie coś takiego jest. Zobaczmy, tutaj mam opony szosowe. I teraz pytanie, czy ta audycja będzie przyspieszać gorzej? Ona chyba nawet potuningowana jakaś jest, prawie w klasie S2, także... No i zjeżdżamy sobie. Ej, jest różnica, ale fajnie. Spoko, że coś takiego zrobili, no nie? Jeszcze raz to. Ja lubię takie drobne pierdoły, wiecie? Lubię takie detale w grach.
Ej, kurde, jaka różnica, zobaczcie, samochód od razu łapie trakcję. Nawet w tamtym samochodzie nie dawałem gazu do końca, bo chciałem, żeby ruszył jak najlepiej, no nie? A ten rusza, łapie trakcję praktycznie od strzała. Kurde, musicie to przetestować koniecznie, fajna sprawa.